Dzień dobry, nazywam się Karolina Łopińska. Jesteśmy tu dzisiaj w galerii Gintera Grassa. Jest tutaj taka wystawa. I moje przemyślenia nad tej wystawy są takie, że najpierw było wielkie boom i był wielki wybuch, z którego był wielki chaos i nagle było morze. I z tego morza zaczęła wyłaniać się wysepka. Przyszedł człowiek, postawił na tej wysepce dom. No i przyszła wichura i deszcz, no i zalała go. I znowu przyszedł wiatr, który zwiał wszystko z powierzchni i na samym końcu była pusta karska. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Agata Chirzyńska. Dzisiaj jesteśmy w Galerii Sztuki Gintera Grassa i jest tutaj przedstawiona wystawa opowiadająca o polskiej przyrodzie. Jest tutaj dział jezior i rzek oraz mórz i tutaj jeszcze jest sekcja wystawy o Puszczy Białowieskiej przedstawiająca życie leśnych zwierząt. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć, jestem Marta i dzisiaj jesteśmy na wystawie w galerii Gintera Grassa. Przedstawione są tu różne obrazki, które mi akurat przypominają ślady na obrusie po jakiejś imprezie na przykład, albo ptaki lecące nad różnymi obiektami. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Ania Kolonowska i znajdujemy się dzisiaj w Galerii Sztuki Gintera Grassa, gdzie została przedstawiona wystawa obrazów. Według mnie mogłyby być to dzieła człowieka, który miał magiczną moc płakania kolorowymi łzami. I są tu przedstawione 92 minuty z jego życia. Dziękuję. Hej, jestem Klaudia. Jesteśmy na wystawie w Galerii Gintera Grassa. Ja tu widzę cudowną historię miłości. Był sobie mężczyzna, który zakochał się w kobiecie i rozwijała się między nimi miłość i było cudownie. I pewnego dnia dowiedzieli się obydwoje, że ta dziewczyna jest chora na raka i zostało jej bardzo mało czasu. I od tamtego dnia obydwoje zaczęli żyć pełnią życia i cieszyli się każdą chwilą razem. I nagle było takie boom, ona umarła. I w nim stworzyła się taka pustka, która zamieniała się w smutek. A ten smutek był tak ogromny, że zamieniał się w nienawiść do samego siebie, że nie był w stanie jej obronić, że nie był w stanie sprawić, żeby ona żyła. I popełnił samobójstwo i ten smutek zaczął znikać. Dziękuję. Hej, jestem Paula i znajdujemy się w Galerii Sztuki Gintera Grassa, w której przedstawiona wystawa, która nie wzbudza we mnie głębszych przemyśleń. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry, jestem Tatiana i jesteśmy w Galerii Sztuki Gdańskiej. Według mnie te obrazy przedstawiają takie wszystko, co można sobie wyobrazić. Dla każdego to jest tylko wymysł wyobraźni. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, jesteśmy w Muzeum Sztuki Gdańskiej. Mi się akurat te wszystkie obrazy kojarzą z kropelkami i takimi rozmazanymi kleksami. Dziękuję za uwagę. Ale kto ją przywiązał, jeżeli ją nie związali i nie... Nie. No! Zaprosiła nam dwóch artystów. Także mogę? Troszkę lubię, jak mówisz do nas o tych wystawach. A przede wszystkim są dwie artystki. To jest chyba ważne. No i co by tutaj byście zobaczyli w tej sali? Tak, a co jest w tej rafie? Śmieci. Nazwalibyście to śmieci, naprawdę, tak? Słomki. To tylko śmieci? Słomki. Słomki, a co to jest słomki? Co to są te słomki właśnie? Te właśnie te rafy.
ten koral, nie? Który rośnie na skalę. Widzieliście kiedyś taką rafę koralową? Ja tylko widziałem misję. No i jak to wygląda? Jest taka skała i na tym rosną korale, nie? I takie tak falują fajnie. No tak samo jak tutaj, jak woda. Widzicie, jak ona artysta zrobiła, tak że wygląda, jakby była tutaj u nas woda. Wygląda jak woda. Fajnie. Na wystawie są na przykład jakieś takie pozy, tak żeby prezentowało najlepiej. Albo to jest ta jakby kofra stała na go, bo jakby to coś, nie wiem co to jest, jakim mówisz, że chyba na filmie. Masz taką pracę? Która z artystek? Powtórzyć. Obydwie artystki żyją w dwóch różnych światach, tworzą w dwóch różnych środowiskach, tak? I zobaczcie, jak gdzieś znalazły ten element wspólny. Na tej wystawie, bo cykl nazywa się Dialog z pani Iwoną, bo cały czas chciałem, żebyś powiedziała im o tym dialogu, że zapraszasz artystkę z... Staram się zapraszać kogoś z zagranicy i kogoś tutaj stąd. Żeby skonfrontować te dwie postawy, na ile nasi artyści lokalni tutaj trójmiejscy mają podobne wizje czy idee jak artyści z zagranicy, którzy żyją w innym świecie, tak? I połączyli te dwa kinane. No tak, teraz biuro. Skojarzenia dotyczące przestrzeni życiowej. Piszą. Przestrzeń życiowa. Macie na to 5 minut. Pojęcie przestrzeń życiowa. Wszystkie skojarzenia. Proszę. Ale już proszę. Subiektywne. Wolność przyjaciela, własne zdanie, własne hobby, prywatność, rodzina, miłość, szczęście. Dziękuję. W domu na plaży. Dalej. Karolina. Na tyle. Babka. Ponad morzem. Na łące. Zdjęcia są. Te zdjęcia na tych elementach, z których się buduje dom. Czemu one się tutaj znalazły? Pobudowali dom w kształcie liścia, tak? Skręcili przy okazji cały czas dokumentację swojego życia, które było w domu. I teraz